Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj trochę informacji o historii Omanu jako najstarszego narodu arabskiego z bogatą historią, która sięga ponad 100 tysięcy lat. Oman jest jednym z najstarszych narodów, jakie powstały w krajach arabskich. Piękna plaż, historia, skomplikowane konstrukcje fortów, bujna zieleń gór, wyjątkowa przyroda i niekończące się pustynie sprawią, że jękniesz z zachwytu. Znajdziesz tu lokalne suki, pełne rękodzieła i najsłynniejszego skarbu Omanu, czyli kadzidła. Czystość wraz z surowymi prawami odmieni Twój umysł. Życzliwi, pomocni i przestrzegający prawa ludzie składają się na to, że ten kraj jest miejscem, które trzeba odwiedzić. A żeby zrozumieć Omańczyków, musimy najpierw przyjrzeć się historii Omanu. Ja mam na imię Jakub i tworzę kanał Wypad z kraju do raju. Zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i komentarz, a po obejrzeniu zobacz nasz profil na Patronite. Okej, więc lecimy dalej. Historia gospodarcza i polityczna Omanu sięga ponad 500 tysięcy lat. Przed naszą erą oczywiście, przed czasami islamu, kiedy region Dofar był sercem handlu kadzidłem. Słynął z najcenniejszych drzew kadzideł ze względu na piękne pory monsunowe, którymi został pobłogosławiony. Według legend w historii Omanu kadzidło z drzewa Dofari było tak wyjątkowe, że królowa Saby odwiedziła kiedyś króla Salomona, niosąc płyn z drzew kadzidełka właśnie Dofari. Jakość kadzidła, a także strategiczne położenie Omanu sprawiły, że stał się on centrum handlu z regionami Persji, Indii i Afryki. W 1507 roku Portugalczycy dowiedzieli się o dogodnym położeniu handlowym Omanu i najechali ten kraj, aby chronić swoje szlaki morskie do Indii. Zaatakowali porty Omanu i byli w stanie skolonizować nadmorskie miasta Omanu, takie jak Maskat, Sur i Sohar. Panowali nad wybrzeżem Omanu przez około 150 lat, dopóki miejscowe plemiona Omanu ich nie przepędziły. Według historii Omanu Portugalczycy nie pozostawili po sobie wiele, jednak pozostałości ich architektury kolonialnej są nadal widoczne w wielu historycznych fortach Omanu. Ziemia Omanu zyskała potęgę gospodarczą około XIX wieku, ponieważ dogodne położenie i wiedza Portugalczyków pomogły im przejąć kontrolę nad innymi krajami. Uzyskali dostęp do Iranu i Pakistanu oraz skolonizowali wybrzeża Zanzibaru, Mombasy i Kenii. W tym czasie kraj był znany jako Maskat i Oman i miał dwóch różnych przywódców, sułtana i imama, który był przywódcą ibadystów. W tym czasie Omańczycy praktykowali wiarę ibadyzmu, ponieważ islam nie został jeszcze wprowadzony do kraju. Zanzibar był ważnym regionem Imperium Omańskiego, gdyż sułtan Omanu Said ibn Sultan postanowił zamieszkać tam na stałe. Zbudował piękne pałace i ogrody oraz potrafił wzmocnić gospodarkę regionu, wprowadzając wiele nowych przypraw. Jednak wkrótce po śmierci Saida w 1856 roku obszar ten został podzielony pomiędzy jego dwóch synów z powodu ich rywalizacji. Jeden został sułtanem Zanzibaru, a drugi rządził Omanem. Dlatego ten podział zerwał połączenie Zanzibaru i Omanu. A jeśli szukasz więcej informacji o Zanzibarze, kliknij link w prawym górnym rogu ekranu lub w opisie do tego filmu. Znajdziesz całą playlistę odnośnie Zanzibaru, jak się tam wybrać, ile kosztuje Zanzibar, historia Zanzibaru, wszystko co jest niezbędne przed podróżą do tego cudownego miejsca na ziemi. Idźmy dalej. W 1938 roku nowy sułtan Said bin Taimur przejął kontrolę nad Omanem. Jednak ze względów na swoje przekonania i konserwatywne sposoby Said był przeciwny zmianom i oddzielił Oman od świata. Wpłynęło to ogromnie na gospodarkę kraju, ponieważ Oman popadł w biedę, analfabetyzm i śmiertelność niemowląt gwałtownie wzrosły, a ludność zaczęła buntować się przeciwko sułtanowi. Zamieszki ustały, gdy syn Saida, Kabos, objął tron i wygnał ojca do Londynu, gdzie mieszkał aż do śmierci. Ten moment jest kluczowy z punktu widzenia historii Omanu. Po objęciu tronu przez sułtana Kabosa, gospodarka kraju rozkwitła. Zmienił nazwę narodu na Sułtanat Omanu i wzmocnił kraj jako całość. Zmodernizował gospodarkę, a Oman zaczął eksportować ropę. Jakość życia ludzi znacznie się poprawiła, a jednocześnie rozpoczął społeczny i kulturowy renesans. Dochody Omanu z ropy były inwestowane w budowę szkół, szpitali i infrastruktury krajowej.
Kraj był wreszcie w stanie wykorzystać swoje położenie handlowe do dalszego rozwoju i poprawy swojej gospodarki. Oman przyjął religię islamu za życia proroka Mahometa w VI wieku. Dwaj królowie Omanu otrzymali od proroka Mahometa list zachęcający ich do nawrócenia się na jego religię. Dwaj królowie, Abdullah i Dżajfar, studiowali i rozważali, ale szybko zostali przekonani i nawrócili się. Wkrótce islam został przyjęty w Omanie z łatwością i bez przymusu. To skłoniło proroka Mahometa do stwierdzenia: miłosierdzie Boże, niech będzie z ludem Al-Gubaira, czyli ludem Omanu. Uwierzyli we mnie, chociaż mnie nie widzieli. Później królowie wypędzili Persów, którzy kontrolowali zarówno Maskat, jak i Oman i byli w stanie zjednoczyć plemiona arabskie w narodzie. Około 50 lat po śmierci proroka Mahometa w Omanie powstało wyznanie islamu, zwane Ibadi. Wyprzedziło dominację zarówno sunnitów, jak i szyitów w obu regionach. Obecnie Oman jest jedynym krajem muzułmańskim na świecie, w którym większość populacji to Ibadi. A czym jest Ibadi? To główna forma islamu, którą jest nadal praktykowana na Zanzibarze i w Omanie. Ibadi różni się od większych wyznań islamu, ponieważ odrzuca praktykę kunut, czyli pewne stojące pozycje podczas modlitwy. Co więcej, wierzą, że Bóg nie będzie obecny w dniu sądu ostatecznego. Co więcej, w przeciwieństwie do sunnitów, którzy wierzą, że w piekle pozostanie się tylko przez krótki czas, Ibadi wierzy, że kto trafi raz do piekła, pozostanie tam na zawsze. Przez długi czas wielu muzułmanów odmawiało uznania ibadyzmu za część islamu, jednak w XX wieku nasiliły się interakcje między Ibadis a innymi społecznościami islamskimi. Z drugiej strony Ibadi zawsze byli zjednoczeni z innymi muzułmanami, nawet jeśli nie są Ibadi. Obecnie, choć oficjalnie Oman jest krajem islamskim, to jest domem dla wszystkich grup religijnych. Istnieje niewielka społeczność hinduskich obywateli Indii, na którą składają się imigranci i obcokrajowcy, a także niewielki procent chrześcijan. Większość kościołów i świątek w Omanie została zbudowana na ziemi, która została podarowana przez sułtana dla niemuzułmanów do kultu. Historia Omanu przeszła drugą drogę, ale zgodnie z prawdą ukształtowała naród w piękny, jakim jest teraz. Jakimi językami mówi się w sułtanacie Omanu? To pytanie zawsze mnie ciekawiło. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci Oman stał się bardzo kosmopolityczny w miarę upływu lat, a wraz z wieloma innymi rzeczami w kraju języki mówione również się rozwijały. A jakich języków używa się w Omanie? Arabski, który jest językiem urzędowym. Angielski, wspólny język używany przez imigrantów. Ale jest też beludżi, hindi, urdu, portugalski i wiele, wiele innych. Oman stoi wysoko w sferze różnorodności w języku i mowie. Mieszkańcy Omanu są bardzo dumni ze swojego języka narodowego, czyli arabskiego, który mówi się w większości w całym kraju i ma bardzo bogaty i przyjazny urok. Prominenci Omanu po prostu nie rozmawiają tylko i wyłącznie po arabsku, ale także w urdu, angielskim, portugalskim, somalijskim, gujrati i nie tylko. Omański arabski ma kilka dialektów wernakularnych, które nie są unikalne dla różnych regionów Omanu, w tym arabski Dofari, arabski Szyfi, arabski Bahrański, które wywodzą się i są inspirowane językami północnoarabskimi. Różnią się znacznie od żargonu Zatoki Perskiej, ponieważ noszą naloty Hindi i Suahili, przeciągając nowy zestaw terminologii. Najpopularniejszym językiem po arabskim jest angielski. Jeśli jesteś turystą, na pewno nie będziesz miał problemów, jeśli nie mówisz po arabsku, ponieważ angielsku dogadasz się praktycznie wszędzie. Ludzie tutaj są dobrze zorientowani w języku angielskim i bardzo chętnie komunikują się nim. W rzeczywistości jest to również środek nauczania i szkolenia w wielu instytucjach, bo w Omanie przebywa bardzo dużo ekspatów i ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj za pracą. Oman, chcąc przyciągnąć turystów, ma znaki i instrukcje dla podróżników, również w języku angielskim, co ułatwia podróżowanie tutaj. Populacja anglojęzyczna rośnie w całym kraju i szeroko zachęca do korzystania z tego samego. Mimo że kraj jest przyjazny dla turystów, a językiem angielskim jest środkiem nauczania w tamtejszych szkołach, to znaką uprzejmości jest zapoznanie się językiem arabskim, który podczas podróży tutaj, jak powiedział kiedyś sam Frank Smith, jeden język ustawia cię w korytarzu życia. Czy dwa języki w takim razie otwierają każde drzwi po drodze? W tym filmie nie będę kaleczył nas, ponieważ nie mam do tego talentu. Pewnie jest jednak, że język arabski
mnie zaciekawił i kto wie, może kiedyś przyjdzie czas na poznanie go od podszewki. Arabski, podobnie jak większość języków, ma określoną składnię dotyczącą płci. Zwróć uwagę, jak zmieniają się niektóre wyrażenia podczas rozmowy z mężczyznami i podczas rozmowy z kobietami. Rozmawiając z osobą przeciwnej płci, pamiętaj o tym, że w Omanie komunikacja między płciami generalnie jest minimalna i powinieneś zachować szacunek, aby twoje intencje nie zostały źle zrozumiane. To tyle w tym filmie. Dajcie znać w komentarzu, ile słów przekręciłem. Pewnie większość, ale jak to mówią, nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę, komentarz, zaglądnij na nasz Patronite. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie naszych podróży po świecie. Możesz też pozostawić nam kawkę, a link do portalu znajdziesz w opisie do tego filmu. Jeśli szukasz auta, to link do wyszukiwarki znajdziesz również w opisie. A jeśli szukasz ubezpieczenia przed podróżą, w opisie znajdziesz link do wyszukiwarki Rankomat. Już samo wyszukiwanie oferty to 5 zeta wsparcia, czyli pół obiadku w Omanie dla nas. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Ciao!